wychowanie to dla mnie coś w rodzaju takiej aktywacji pakietu. To troszeczkę tak jak mamy telefon komórkowy, który nie będzie działał wtedy, kiedy nie włożymy do niego baterii. Dla mnie wychowanie to towarzyszenie, to pewna forma przewodnictwa. Dla mnie wychowanie to odkrywanie naturalnych talentów i zdolności, które w sobie ma nasze dziecko i prowadzeniu do tego, żeby te talenty rozwinąć. Jest to taki długofalowy proces, który w momencie, kiedy dziecko przychodzi na świat, czy tak naprawdę jeszcze przed, dostajemy jako zadanie, jako naszą odpowiedzialność i powinniśmy jak najlepiej się z tego wywiązać. Dla mnie jest to towarzyszenie, praca na relacji i przede wszystkim budowanie dobrej relacji. Praca z wartościami i praca na mocnych stronach dziecka. Kiedy właśnie uruchamiamy te zasoby dziecka, czegoś go uczymy, towarzyszymy mu, tak aby ono mogło zafunkcjonować w dorosłym świecie, aby ten pakiet rozumiany przez jakieś jego talenty, jakieś jego umiejętności, które też i Pan Bóg wlewa w jego serce i które wspólnie kształtujemy w tym procesie wychowania, będą mogły właśnie zafunkcjonować w tym jego życiu jako dorosłego człowieka.